Stalin had a number of political talents. Stalin miał wiele politycznych uzdolnień, do których nie możemy jednak zaliczyć oratorstwa. Do samego końca mówił z silnym gruzińskim akcentem, nie przemawiał płynnie. Jednak na konferencjach partyjnych potrafił zachowywać się na swój sposób sympatyczny. Lecz nie do pomyślenia jest, żeby zdołał stanąć na nazistowskim zlocie, tak jak Hitler, i poderwać ludzi z miejsc. Po zdobyciu władzy i rozpędzeniu przeciwników, Hitler był pewien swojej pozycji. W przeciwieństwie do Stalina rzadko czuł się poważnie zagrożony przez swoje najbliższe otoczenie i do końca był lojalny wobec swoich zausztników. Prawdę mówiąc, kazał zabić tylko jednego wyższego funkcjonariusza partii, Ernsta Röhma, szefa SA, który został zastrzelony w 1934 roku. Ze strony Hitlera było to posunięcie pragmatyczne, mające mu zapewnić szersze poparcie klasy średniej i wojska. Był rewolucjonistą i rościł sobie prawo do czystek w partii. Wszędzie się tak robi. Tak powszechnie podziwiana rewolucja francuska wciąż przeprowadzała czystki i zabijała ludzi. Około 30 tysięcy zginęło na gilotynie. Więc w porównaniu z tym i z tym, co się działo w Rosji, Hitler był chłopaczkiem ze szkółki niedzielnej. Stalin był teraz najwyższą władzą w Rosji. Podobnie jak Hitler, miał wszelkie atrybuty dyktatora. I podobnie jak Hitler, korzystał z nich dla wprowadzania ściśle osobistej wizji przyszłości. Dla Stalina była to modernizacja. Nikt i nic nie mogło stanąć na drodze do realizacji tego celu. Stalin zawsze uważał, że najlepszą i najszybszą drogą do rozwiązania problemu politycznego jest rozwiązanie fizyczne. Jeśli masz grupę społeczną, która sprawia ci kłopot polityczny, wyeliminuj ją fizycznie. Ideologie potrzebują wrogów. Dla Hitlera byli nimi ludzie z zewnątrz – Żydzi, marksiści, cyganie i homoseksualiści. Dla Stalina jego własny naród, któremu wypowiedział wojnę w imię państwa. Uważał rosyjskie chłopstwo, zwłaszcza nieco bogatszych kułaków, za wiejskich kapitalistów, wstrzymujących rewolucję. Miliony wieśniaków wysiedlono z domów i zapędzono do kolektywnych gospodarstw oraz nowych miast przemysłowych. Na Ukrainie, w jednym z najżyźniejszych regionów świata, rezultatem był głód. Dziś szacuje się, że w jego wyniku zmarły 4 miliony ludzi. Lecz Stalin był zdecydowany osiągnąć swe cele bez względu na koszty. Wierzył, że jego dążenie do modernizacji gospodarki uzasadnia to, iż został następcą Lenina. W szeregu planów pięcioletnich wytyczał nierealne cele. Budowę ogromnych kanałów, zapór i linii kolejowych, tworzenie nowych gałęzi przemysłu. Rosja weszła w nową epokę. Lecz ten postęp był możliwy jedynie dzięki niewolniczej pracy. Stalin utworzył gułag. Rozległą sieć obozów pracy na leninowskich zasadach. Wyspy Sołowieckie na północny wschód od Archangielska były miejscem, gdzie powstał pierwszy obóz. Założono go na wiele lat przed pierwszym obozem koncentracyjnym Hitlera. W tym dawnym klasztorze i otaczających go obozach przetrzymywano setki tysięcy ludzi, w tym wielu kułaków deportowanych z Ukrainy. Pracowali oni przy budowie stalinowskich dróg i kolei oraz przy jego ukochanym projekcie Kanale Białomorskim. Dla tych, którzy tu wkraczali, nie było nadziei. Więźniowie rozpoczynali życie bez żywności i narzędzi, często nawet bez dachu nad głową. Wielu umierało z zimna w ciągu pierwszego miesiąca. Początkowo więźniowie mogli ciężko pracować, aby skrócić swoje wyroki.
Ale potem Stalin zasugerował, że więźniowie, którzy dobrze pracują, nie powinni być zwalniani z obozów. W rezultacie wyroki stopniowo wydłużano. Jeżeli na początku więzień dostawał 3 lata, to potem było to 5, 10, a w końcu do 25 lat. Zdjęcia stalinowskiego gułagu są mniej znane od widoków obozów Hitlera, lecz ze swymi wieżami strażniczymi, barakami i drutem kolczastym przypominają one do złudzenia nazistowskie obozy koncentracyjne. W obu systemach wśród osadzonych śmierć zbierała straszliwe żniwo. Lecz gułag, który Stalin zapoczątkował w Sołowkach, przetrwał ponad pół wieku i zakończył się dopiero wraz z upadkiem komunizmu. Wojna, którą Stalin wydał własnemu narodowi, pochłonęła wiele ofiar i zniszczyła jego własną osobowość. Spędzał wiele czasu na Kremlu, pracując i oglądając filmy, które były dla niego jednym z nielicznych sposobów kontaktu ze światem zewnętrznym. Był w coraz większym stopniu odizolowany od ludzi, którymi rządził. W przeciwieństwie do Hitlera, Stalin ożenił się. Studentka muzyki, Nadieżna Alilujewa, miała zaledwie 16 lat, kiedy poznała Stalina, wówczas młodego rewolucjonistę. Pierwsze lata ich małżeństwa były stosunkowo normalne. Lecz z upływem czasu Nadieżdę coraz bardziej wytrącały z równowagi jego brutalne metody. Jesteś katem, powiedziała mu, znęcasz się nad własną żoną, torturujesz cały naród. Ludzie nie mogą tego wytrzymać. W listopadzie 1932 roku, kiedy pijany Stalin znieważył ją publicznie, Nadieżda wróciła do domu i wzięła pistolet, który miała dla osobistej obrony. Strzeliła sobie w serce. Nie uszkodziła sobie twarzy, więc gdy leżała w trumnie, wyglądała jak żywa. Była bardzo piękna. A Stalin, kiedy ją zobaczył, powiedział, odeszła jak wróg. Stalin zakazał wspominania o samobójstwie swojej żony i zniszczył jej pożegnalny list. Nie wziął udziału w pogrzebie i nie odwiedzał jej grobu. Małżeństwo Stalina z Nadieżdą Alilujewą było prawdziwą tragedią. Gdy zakończyło się jej samobójstwem, Stalin stał się człowiekiem naprawdę zimnym i za wszelkie afronty wobec siebie mścił się z jeszcze większą bezwzględnością niż wcześniej. Relacje Hitlera z kobietami były równie destrukcyjne. Był zaborczy, a zarazem lekceważący. Jego pierwszą miłością była jego siostrzenica, Geli Raubel. Jest mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek odbył z nią stosunek seksualny, ale kiedy dowiedział się o jej romansie ze swoim szoferem, wpadł we wściekłość. Zabronił Geli widywania się z innymi mężczyznami i jakiejkolwiek pracy. We wrześniu 1931 roku dziewczyna strzeliła sobie w serce z jego pistoletu. Hitler był załamany. Podobieństwo do śmierci żony Stalina było uderzające. To dowodzi, że wyjątkowo trudno było im się związać z innymi ludźmi. Rozpaczliwie chcieli coś od nich dostać, ale w pewnym sensie byli poślubieni historii, swojej misji. Zawarli małżeństwo ze światem zewnętrznym. Myślę, że w stosunkach osobistych mieli znacznie mniej do zaoferowania i cierpieli z tego powodu. Eva Braun, pracująca jako asystentka fotografa Hitlera, stała się jego towarzyszką na resztę życia. To ona odpowiadała za prywatne filmy nakręcone w górskiej siedzibie Hitlera, Berghofie pod Berchtesgaden. Robiła co tylko mogła, by zyskać jego uwagę. Raz próbowała nawet popełnić samobójstwo. Miała 17 lat, kiedy go poznała. Był o 23 lata starszy od niej. Adorował ją, a ona była szczęśliwa jak dziewczynka, którą interesuje się dorosły pan. To nie był normalny związek. Hitler, podobnie jak Stalin, utrzymywał swoje osobiste życie w tajemnicy. Eva Braun była ukrywana przed narodem niemieckim. Hitler nie miał rodziny, ale dobrze się rozumiał z małymi dziećmi. Natomiast wobec dorosłych był powściągliwy.
W przeciwieństwie do Stalina był absolutnym wegetarianinem i zagorzałym przeciwnikiem palenia. Nie lubił też głośnego zachowania. Nie cierpiał drobiazgów związanych z rządzeniem. Odwrotnie niż Stalin, nie czytał długich dokumentów państwowych. W Berghofie wstawał późno i często nie robił nic przez cały dzień. Józef Stalin bezustannie stał na straży. Dniem i nocą pracował przy swoim biurku na daczy w Kuncewie. Nazywano go towarzyszem kartoteką. Przejawiał pracowitość, której zupełnie brakowało Hitlerowi. To był klucz do jego potęgi. Z upływem czasu jego paranoja nasilała się. Przestał ufać wszystkim, którzy go otaczali, nawet najbliższym kolegom i przyjaciołom, więc się ich pozbywał. W czasie niekończącego się ciągu 6 października 1917 roku Pałac Zimowy, ostatni bastion rządu tymczasowego, został wzięty szturmem. W czasie wojny domowej, która nastąpiła później, Lenin powierzył Stalinowi brudną robotę. Dla Stalina nie było barier moralnych i Lenin o tym wiedział. Popierał Stalina, wiedział, albo raczej zdawało mu się, że wie, co to za człowiek. Po rewolucji październikowej, w czasie wojny domowej, powierzał mu wszelkie niebezpieczne zadania. Jeżeli na którymś z frontów wojny domowej pojawiał się problem, człowiekiem, którego tam posyłano, był Stalin. Podczas gdy Stalin odnalazł się w roli egzekutora Lenina, Hitler odkrył swe powołanie w chaosie, jaki nastąpił po I wojnie światowej. Klęska Niemiec w 1918 roku była dla niego miażdżącym ciosem. Dowiedział się o niej w szpitalu po zatruciu gazem. Porażka wyrobiła w Hitlerze cechę, która w największym stopniu łączyła go ze Stalinem. Nieodparte poczucie politycznej misji. Napisał później: rosła we mnie nienawiść, nienawiść do tych, którzy odpowiadali za ten czyn. Pojąłem, jaki będzie mój los. Odbierał klęskę Niemiec bardzo osobiście. Oczywiście wielu ludzi miało poczucie osobistej straty, ale Hitler, który tak długo dryfował, poczuł nagle to niezwykłe pragnienie związania się z historią i przyszłością Niemiec. Stopniowo kształtowało się w nim przekonanie, że jest w stanie samodzielnie wypełnić lukę pomiędzy tą głęboką osobistą utratą a ocaleniem Niemiec. Hitler, podobnie jak miliony innych, szukał wszędzie kozłów ofiarnych. Obwiniał marksistów, demokratycznych polityków, a zwłaszcza Żydów. Był ucieleśnieniem niemieckiej niedoli. W 1919 roku znalazł zwolenników i słuchaczy w skrajnie prawicowej partii robotniczej w Monachium. Od samego początku elektryzował swym oratorstwem pomimo austriackiego akcentu. Mój ojciec słyszał, jak Hitler przemawiał po raz pierwszy w monachijskiej piwiarni w 1920 roku. Matka opowiadała, że ojciec wrócił do domu rozentuzjazmowany. Zazwyczaj był przygnębiony, ale tego dnia wstrząsnął z siebie ten nastrój. Mówił, że spotkał człowieka, który ponownie doprowadzi Niemcy do wielkości. Siła jego przemówień dała mu kontrolę nad raczkującą partią oraz tysiące nowych członków. W ciągu niespełna roku partia należała do Hitlera. Wykorzystał swe plastyczne umiejętności do stworzenia wizerunku partii. Szkicował swastyki, sztandary i symbole, które potem zyskały poklask na zjazdach norymberskich. Domagał się absolutnego posłuszeństwa dla siebie, czyli Führera, wodza. Hitler i nazizm stanowili jedność. To była niezwykła przemiana, jak na człowieka, który zaledwie 10 lat wcześniej był bezdomnym nicponiem. Swoje osobiste poglądy Hitler wyłożył w książce, która stała się później bestsellerem, Mein Kampf, Moja walka. Obaj, i Stalin, i Hitler, byli outsiderami. Stalin był Gruzinem, a Hitler Austriakiem, choć bezustannie mówił o Niemczech. Jednak obaj byli w moim przekonaniu ludźmi z zewnątrz, którzy musieli coś udowodnić. Dlatego odcięli się od swoich korzeni i tkwiąc w takim zawieszeniu musieli związać się z czymś innym. Stalin związał się z rewolucją Lenina, Hitler przyjął sobie za cel ocalenie narodu niemieckiego. W tym czasie Stalin trzymał już ster władzy i zamierzał uchwycić go mocniej. Lecz w świecie, w którym gwiazdą był Lenin, musiał skrywać swe ambicje. W przeciwieństwie do Hitlera, który ze swej rządzy władzy uczynił cnotę.
Lenin doceniał mieszaninę przebiegłości i bezwzględności przejawianą przez Stalina. Ten kucharz potrafi pichcić tylko pieprzne dania, powiedział. Zdolności do radzenia sobie ze sprawami partyjnymi, jakie wykazywał Stalin, doprowadziły w 1922 roku do jego mianowania na sekretarza generalnego partii komunistycznej. Dało mu to pozycję, z której mógł budować swoją potęgę, zwłaszcza gdy Lenin zaczął podupadać na zdrowiu. W tym gabinecie, w Centralnym Komitecie Partii, Stalin mógł po cichu dobierać właściwych ludzi. Umieszczać ich tam, gdzie byli dla niego przydatni. Ludzie, którzy stanowili się mu obowiązanymi swoimi położeniami. W 1922 roku Lenin przeszedł pierwszy z kilku udarów. Stalin skrywał swe ambicje tak dobrze, że Lenin dopiero teraz zaczął dostrzegać w nim rywala. Dlaczego Lenin, wybierając Stalina do tych wszystkich zadań wymagających takiej pewności siebie i bezwzględności, nie pomyślał, że te cechy mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu? Myślę, że jedyne wyjaśnienie, jakie można podać, jest takie, że Lenin był zbyt arogancki, żeby pomyśleć, że każdy, kogo poprze, będzie mógł wykorzystać tę sytuację przeciw niemu. Stalin tak właśnie zrobił. That anyone that he had promoted would ever be able successfully to turn the tables on him. But Stalin did. Sparaliżowany Lenin podyktował swej żonie testament, w którym stwierdzał, że Stalin jest ordynarny i brutalny, i oskarżał go o nadużywanie władzy. Wielu towarzyszy Lenina uważało za jego oczywistego następcę komisarza do spraw wojskowych Lwa Trockiego, a nie Stalina. W styczniu 24 roku Lenin doznał ostatniego udaru i zmarł, dając Stalinowi okazję, na którą ten czekał. Mógł teraz rozpocząć kampanię o najwyższą władzę w partii komunistycznej. Ustawił się w pozycji najwyższego kapłana nowego kultu Lenina. W tym samym czasie wybierał rywali do zniszczenia. Knuł plany doprowadzenia do upadku Trockiego, największego z rywali, posiadającego charyzmę, której Stalinowi tak bardzo brakowało. Trocki potrafił pięknie mówić, sugestywnie przemawiać publicznie, był uzdolnionym oratorem. Przejawiany przez Stalina geniusz zdobywania władzy polegał na jego zdolności wykorzystywania jednej grupy ludzi do zniszczenia drugiej. Zaczął od tego, że zwrócił członków Politbiura przeciwko Trockiemu. Trocki został usunięty z Politbiura i z partii. Było po nim. On był zniszczony. Po zniszczeniu Trockiego Stalin zwrócił się przeciwko tym członkom Politbiura, którzy mu pomogli, i ich także zniszczył. Potajemnie, lecz z całkowitą bezwzględnością, sekretarz generalny partii komunistycznej zyskiwał absolutną i arbitralną władzę, jaka prawie nie miała sobie równych w czasach nowożytnych, za wyjątkiem jednego człowieka – Adolfa Hitlera. W styczniu 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec. Nie był, jak tego pragnął, bezpośrednim zwycięzcą wyborów, tylko szefem rządu koalicyjnego. Zadanie, przed jakim stanął w drodze do władzy, było całkiem inne od tego, przed jakim stał Stalin. Stalin manipulował partią, organizacją, która już istniała. Hitler musiał tworzyć swoją od zera. Lecz wielu ludzi nie doceniało Führera, podobnie jak Stalina w Rosji. Aby osiągnąć swe cele, Hitler tak samo posługiwał się przebiegłością i manipulacją. Niemieccy konserwatyści sądzili, że kiedy już dojdzie do władzy, zdołają go kontrolować. Mylili się w tym samym stopniu, co towarzysze Stalina. Jądrem władzy Hitlera była jego umiejętność przemawiania. Jego oratorstwo łączyło go z ludźmi, w doskonały sposób poruszało sprężyny ich emocji. Jak napisał jeden ze zwolenników, Hitler reaguje na wibracje ludzkiego serca z czułością sejsmografu lub radioodbiornika, dzięki czemu działa jak megafon obwieszczający głośno najskrytsze pragnienia, cierpienia i osobiste sprzeciwy całego narodu. Przed rozpoczęciem przemówienia Hitler wyczuwał nastrój widowni. Mawiał, że orator jest bezustannie wspierany przez ludzi, dla których przemawia.
Połączenie narastających emocji z teatralnymi gestami Hitlera nadawało tym przemówieniom niezwykłą siłę. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. Przemówienia Hitlera mogły robić wrażenie spontanicznych, ale w rzeczywistości były starannie wyreżyserowane. Po zakończeniu wystąpienia Hitler, Goebbels, mój ojciec i ja przeszliśmy do gabinetu Hitlera i tutaj, w pół godziny później, 35 minut później, on był całkiem chłodny. Analizował reakcje, jakie wywołały jego niektóre stwierdzenia i instruował Goebbelsa, które zdania ma wytłuścić w druku, a które wyrzucić. Wydawało mi się to bardzo niezwykłe. Trwanie Stalina przy władzy miało niewiele wspólnego z jego publicznymi przemówieniami. W krwawym XX wieku Hitler i Stalin wyróżniają się jako dwa upiornie symetryczne symbole zła. Pragnęli zniszczyć się nawzajem, a przecież wygląda na to, że jeden drugiego potrzebował. Przyglądali się swoim karierom, szanowali, a nawet podziwiali nawzajem swoje okrucieństwo i każdy wykorzystywał drugiego do realizacji swoich zamierzeń. Stali na czele sprzecznych ideologii. Ich walka miała w końcu podzielić Europę, doprowadzić do śmierci milionów ludzi i zmienić polityczny krajobraz świata. To było... To był trudny, niewyobrażalny czas cierpienia i trudno się go wspomina. Jak mogliśmy tyle wycierpieć? Trudno. Jak to przeżyliśmy? Czy poza wydarzeniami, które ich ukształtowały, potrzebna była jakaś szczególna osobowość, by dokonać tego, czego dokonali? Czy najwięksi wrogowie XX wieku byli w jakiś zasadniczy sposób tacy sami? Hitler i Stalin. Podobieństwo tyranów. Zarówno Hitler, jak i Stalin byli outsiderami, pochodzili z dalekich obrzeży imperiów, w których przyszli na świat. Obaj byli lekceważeni jako prowincjonalni prostaccy parweniusze i obaj przez całe życie mówili z silnym akcentem regionalnym. Józef Stalin urodził się w 1878 roku w gruzińskim mieście Gori, gdzie do dziś jest bohaterem, mimo iż odwrócił się plecami do swojej ojczystej ziemi. Urodził się jako Józef Dżugaszwili. Stalin, co po rosyjsku znaczy człowiek ze stali, to jego rewolucyjne nazwisko, które przybrał w 1912 roku. Choć po miejscu narodzin Hitlera nie pozostawiono śladu, by utrudnić niepożądane pielgrzymki, dom rodzinny Stalina jest nadal sanktuarium ozdobionym marmurową fasadą, a obok mieści się muzeum. Dowodzi to, że zwycięzców nikt nie sądzi, jak powiedział Stalin. Józef Stalin był synem szewca, który terroryzował swoją rodzinę. Jako dziecko Stalin przeszedł ospę wieczną, po której na twarzy pozostały mu blizny. Jego lewa ręka była niesprawna na skutek przeżytego w młodości wypadku. Miał zaledwie 162 cm wzrostu, co ukrywał, nosząc buty na grubych podeszwach. Adolf Hitler, o 10 lat młodszy od Stalina, też nie miał sielankowego dzieciństwa. Był bystry, ale leniwy. Lubił marzyć o życiu pełnym przygód i ekscytacji. Od dzieciństwa pochłaniał książki na temat wojen i wojska. Jego ojciec, Alois, był urzędnikiem celnym. Chciał, żeby Adolf, idąc jego śladem, wstąpił do służby państwowej. Lecz chłopca przerażała ta myśl.
Powiedział ojcu, że chce zostać artystą. Artystą nigdy, dopóki ja żyję, brzmiała odpowiedź. Podobnie jak Stalin, Hitler poznał domową przemoc. Der Vater war tatsächlich doch ziemlich gewalttätig und hat beide Buben, auch den Halbbruder vom Hitler. Jego ojciec był bardzo brutalny i bił obu chłopców, przyrodniego brata Hitlera także. Jest jasne, że Hitler żywił silną awersję do swojego ojca. Jego matka Klara była osobą, którą Hitler żarliwie kochał. Nosił ze sobą jej portret, aż do swej śmierci w ruinach Berlina. Rozpieszczała go jako małe dziecko i psuła, kiedy podrósł. Po dojściu do władzy Hitler ogłosił datę jej śmierci dniem czci niemieckich matek. Matka Stalina, Jekaterina, w mniejszym stopniu pobłażała synowi, ale była mu równie oddana. Aż do śmierci przysyłała mu paczki z gruzińskimi przysmakami. Kiedy Stalin skarżył się pewnego razu, że biła go, gdy był dzieckiem, odparła: właśnie dlatego poradziłeś sobie tak dobrze. Chciała, żeby został popem i wysłała go do rosyjskiego seminarium prawosławnego, co miało zmienić życie młodego Gruzina. Bardzo wiele jej zawdzięczał, bo nauczył się dobrze rosyjskiego i myślał w sposób systematyczny, tak jak wymagała tego cerkiew. Zawsze utrzymywał z matką kontakt, nawet gdy mieszkał już w Moskwie. W represyjnej atmosferze seminarium w Tbilisi, stolicy Gruzji, Stalin zyskał świadomość polityczną. Zamiast Biblii czytał przemycone kopie marksistowskich broszur, a zamiast chrześcijaństwa przyjął nową, komunistyczną wiarę. Jego córka Swietłana miała później powiedzieć, że to właśnie tutaj doszedł do przekonania, iż ludzie są ordynarni i nietolerancyjni, że kłamią i knują intrygi. W roku 1899 20-letni Stalin opuścił seminarium i poświęcił życie rewolucji. Nie trzeba było wiele, by skłonić kogoś do odrzucenia warunków społecznych i ekonomicznych, w jakich musiała żyć większość obywateli tego imperium. Lecz tylko nieliczni zostawali rewolucjonistami, tak oddanymi autorytaryzmowi, hierarchii, dyscyplinie i walce klasowej biednych z bogatymi, jak Stalin. To revenge of the poor against the rich, as did Stalin. Stalin przejawiał brutalne zaangażowanie terrorysty. Rabował banki, organizował gwałtowne demonstracje i bił swych przeciwników. Siedmiokrotnie był aresztowany i zesłany na Syberię. Później opowiadał o czasie spędzonym na zesłaniu. Kręciłem się głównie wśród kryminalistów. Pamiętam, że chadzaliśmy do wszystkich spelunek w miasteczku i przepijaliśmy każdą kopiejkę. Przestępcy byli mili i prostolinijni, natomiast wśród zesłańców politycznych było wiele szczurów. Na Syberii Józef Stalin wyrobił w sobie cechę, która odegrała podstawową rolę w jego dojściu do władzy. Absolutną samowystarczalność. Nie wierzył nikomu prócz siebie, nigdy nie zdradzał swych przemyśleń towarzyszom. Czas spędzony na Syberii nigdy mi nie zaszkodził, powiedział później. Podczas jednego z zesłań w 1905 roku ostrożny, nieufny radykał z prowincji spotkał człowieka, który miał odmienić jego los. Lenina, przywódcę bolszewików. Szorstki Gruzin natychmiast wywarł silne wrażenie na Leninie. Stalin odpowiadał Leninowi z różnych powodów. Po pierwsze, był jednym z niewielu sprawnych organizatorów w partii bolszewickiej w Rosji. Stalin miał mnóstwo doświadczenia w pracy rewolucyjnego podziemia. Więc było całkiem oczywiste, że Lenin, szukając ludzi, którym można by powierzyć odpowiedzialne funkcje w Rosji, wybrał Stalina. Hitler nie miał takiego poczucia celu. W 1908 roku opuścił rodzinne miasteczko w Austrii i udał się do Wiednia, by spróbować szczęścia jako artysta. Lecz jego talent okazał się znikomy. Dwukrotnie próbował wstąpić na Akademię Sztuk Pięknych i dwa razy nie został przyjęty.
To był dotkliwy cios. Gdy otrzymałem tę wiadomość, wspominał, poczułem się, jakby raził mnie grom. Niedoszły artysta szybko się stoczył i musiał szukać schronienia w przytułku, działającym do dziś. Czuł się poniżony. Nieśmiały i samotny siedział dzień za dniem w tym samym kącie sali, rysując i malując. Ubóstwo nie doprowadziło go do tego, do czego popychało większość pozbawionych nadziei biedaków w Wiedniu. Nie pchnęło go w ramiona marksizmu. Miast tego Hitler wyrobił w sobie paniczny lęk przed komunizmem i przekonanie, że człowiek musi polegać sam na sobie. Do tej pory próbował zarabiać na życie, sprzedając pocztówki z widokami Wiednia. Jego partnerami w tym skazanym na klęskę przedsięwzięciu byli głównie Żydzi. Wybuch I wojny światowej w 1914 roku okazał się punktem zwrotnym dla Adolfa Hitlera. W jej okopach ten beznadziejny rozbitek miał odnaleźć poczucie celu w życiu. Hitler został pułkowym gońcem, przenoszącym wiadomości między okopami, nierzadko pod ostrzałem. Dwukrotnie ranny, raz zatruty gazem, otrzymał wysokie odznaczenie – krzyż żelazny pierwszej klasy. Wojna zmieniła go na zawsze. To doprowadziło u niego do niezwykłego przytępienia moralności. Widział dookoła śmierć, jego przyjaciele byli każdego dnia zabijani. Myślę, że wyrobiło to w nim nieomal pragnienie nurzania się w atmosferze śmierci i zniszczenia. Sądzę, że istnieje wyraźny związek między tą niezwykłą sytuacją, a jego późniejszą gotowością do stosowania polityki zagłady. Nauczyłem się, że życie jest okrutną walką i nie ma innego celu prócz zachowania gatunku, napisał Hitler. Moralność dla niego nie istniała, liczyło się tylko przetrwanie najlepiej przystosowanych. Najważniejsza była niemiecka rasa panów. Józef Stalin, w przeciwieństwie do Adolfa Hitlera, nie walczył w I wojnie światowej. Rosyjska armia odrzuciła go z powodu niesprawnej ręki i politycznego wichrzycielstwa. Zwolniony od służby wojskowej, zaczął realizować swoje polityczne ambicje. Miał jasne poczucie swej historycznej roli. Chciał być rewolucjonistą współpracującym z towarzyszami takimi jak Lew Trocki, u boku przywódcy partii Lenina. Często pełnił rolę głównego żałobnika. Zazwyczaj brał udział w pogrzebach własnych ofiar, ludzi zamordowanych zgodnie z jego rozkazami. Miał taką zasadę, mawiał, jeśli jest człowiek, jest problem. Nie ma człowieka, nie ma problemu. W 1936 roku rozpoczęły się stalinowskie procesy pokazowe. Rozbieżność zdań z przywódcą w jakiejkolwiek sprawie, nawet najbłahszej, stawała się przestępstwem, za które wyrok mógł być tylko jeden – śmierć. Dawni przyjaciele i współpracownicy Stalina przyznawali się pod wpływem tortur do najniezwyklejszych zbrodni, których nigdy nie popełnili. Stalin nigdy nie zapomniał tych, którzy sprzeciwili mu się w przeszłości i teraz wyrównywał z nimi rachunki. Te procesy pokazowe były tego klasycznym przykładem. Były one ważnym środkiem propagandowym, mającym przekonać radzieckie społeczeństwo, że wróg naprawdę czai się wszędzie, nawet na najwyższych szczeblach partii. Prokurator Andrzej Wyszyński i podsądni czytali z kartek. Stalin starannie reżyserował każdy szczegół tej układanki. Miał nawet tajny punkt obserwacyjny, z którego mógł się przyglądać procesom i, jak się wydaje, czerpać sadystyczną przyjemność z poniżenia dawnych towarzyszy. Powiedział kiedyś: uważam za idealny taki dzień, gdy udaje mi się zaplanować piękną zemstę na wrogu, przeprowadzić ją, wrócić do domu i spokojnie położyć się spać. Ja w to powierzył, jak i mnogie drugie. Wierzyłem wtedy w to wszystko, podobnie jak wielu ludzi. Panowała wówczas wiara w Stalina. To było albo-albo. W tym czasie można było albo wierzyć w Stalina i w nic nie wątpić, albo nie wierzyć i stać się jednym z tych, których zamykano w więzieniu lub rozstrzeliwano. Wybór nie był trudny. Wybór był niewielki. Z
Stalin osobiście podpisał rozkazy wykonania egzekucji na 40 tysiącach mężczyzn i kobiet. Lecz ofiar jego terroru w latach 30. było znacznie więcej. Miliony radzieckich obywateli aresztowano, setki tysięcy z nich rozstrzelano. Kolejnych 12 milionów przewieziono do obozów, gdzie wielu z nich zmarło. W porównaniu z tym działania Hitlera w owym okresie wypadały blado. Jego okropności miały dopiero nadejść. Do roku 1938 Hitler i Stalin byli absolutnymi panami w swoich krajach. W miarę jak równowaga sił w Europie ulegała zmianie, zaczęli ostrożnie krążyć wokół siebie. Przeczytałem książkę o Stalinie, powiedział Hitler. To wspaniała osobowość, która trzyma cały ten ogromny kraj w żelaznym uścisku. Obaj dyktatorzy interesowali się sobą, przyglądali się sobie nawzajem poprzez Europę. Każdy zastanawiał się, jaki jest ten drugi, na ile mocna jest jego władza. Pewne fakty dowodzą, że Hitler i Stalin darzyli się do pewnego stopnia wzajemnym podziwem, uznawali to, że obaj wywodzą się z bardzo skromnych środowisk i wbrew wszelkim przeciwnościom zdobyli ogromną władzę. Po anektowaniu Austrii Hitler nadal poszerzał III Rzeszę. W 1939 roku zaczął się przymierzać do swego następnego celu – Polski. Was przybył minister inostranych dział Germanii, господин Joachim von Ribbentrop. Wykazując skrajny cynizm, ale zarazem typową dla obu tyranów logikę, przeciwne obozy wzięły się w objęcia. Latem 1939 roku Hitler wysłał do Moskwy swojego ministra spraw zagranicznych von Ribbentropa w celu podpisania paktu o nieagresji ze Stalinem. Korzyści były jasne dla obu stron. Hitler mógł swobodnie napaść na Polskę, a Stalin, osłabiony czystkami w wojsku, zyskiwał czas na wzmocnienie swych sił obronnych. Po podpisaniu tej umowy Stalin powiedział swym sztabowcom: wiem, do czego zmierza Hitler. On myśli, że mnie przechytrzył, ale właściwie to ja jego przechytrzyłem. Późniejsze wydarzenia miały pokazać, jak bardzo się mylił. Pakt z wrogiem popchnął świat do wojny i przypieczętował los Polski. Tajne porozumienie między dyktatorami przewidywało jej podział. Dla Polaków, którym przyszło żyć pod nowymi reżimami, różnica między nimi była niewielka. Stalin próbował dokonać tego samego, co już przeprowadził w Rosji. Deportował kułaków, rozstrzeliwał intelektualistów i przywódców politycznych, sowietyzował kraj. Podobnie Hitler, wkroczywszy do Polski, przystąpił do jeszcze bardziej bezwzględnej eksterminacji Żydów niż ta, która już wcześniej odbyła się w Niemczech. Latem 1940 roku Hitler odwiedził Paryż jako jego zdobywca. Pokonanie Francji pod jego strategicznym przywództwem zajęło niewiele ponad 6 tygodni. Uzyskany tak szybko sukces militarny umocnił w nim przekonanie, że jest wojskowym i politycznym geniuszem dorównującym Napoleonowi, którego grób odwiedził. Podobnie jak Stalin, który uważał się za dziedzica carów, Hitler obwieścił: przejdę do historii jako największy z Niemców. Teraz, odurzony sukcesem, po raz kolejny zwrócił uwagę na wschód. Kazał swym generałom przygotować błyskawiczne uderzenie na Związek Radziecki, które miało nastąpić na początku lata. Przez cały ten czas Stalin był przekonany, że Hitler nie zaatakuje, pomimo ostrzeżeń wywiadu, jakie otrzymywał. W przeddzień wojny nie wierzył w raporty donoszące, że armia Hitlera zbliżyła się do granicy od Murmańska po Odessę. Tego nie dało się ukryć. Były raporty szpiegów, ambasadorów i dezerterów. On nie wierzył nikomu. Paradoksalnie ufał tylko jednej osobie, którą był Hitler. To paradoksalne, no on powierzył Hitleru.
Kiedy Stalin dowiedział się o pierwszych bombardowaniach Rosji, stwierdził: Hitler nic o tym nie wie, to pewne. Trzeba natychmiast skontaktować się z Berlinem. Wkrótce poznał straszną prawdę. Zdrada Hitlera wytrąciła go z równowagi. Po kilku chaotycznych posunięciach wycofał się na swoją daczę i nie robił nic, choć siły niemieckie podążały w głąb kraju. Nawet po wojnie kręcił głową i mawiał: razem z Niemcami bylibyśmy niepokonani. Odzyskanie spokoju zajęło Stalinowi jakiś czas. 30 czerwca 1941 roku powrócił na Kreml i ponownie przejął dowodzenie, przemawiając do narodu. Niemieckie zapalczyki chcą mieć istrybitną wojnę z narodem SSR. Co że, jeśli Niemcy chcą mieć istrybitną wojnę, oni jej pomóżą. Teraz, gdy dwaj dyktatorzy toczyli ze sobą wojnę, ich pewność siebie i absolutna bezwzględność musiały sprawić, że będzie to nowy rodzaj konfliktu. To była naprawdę tytaniczna walka. Obie strony zaczęły postrzegać ją tak samo jak bitwę na śmierć i życie między dwiema kolosalnymi postaciami historycznymi. A każda z tych postaci chciała oczywiście wygrać za wszelką cenę, za cenę ludzkiego życia. I ta walka szybko osiągnęła niezrównany poziom brutalności i barbarzyństwa. Adolf Hitler był absolutnie przekonany o zwycięstwie, gdy wizytował swoje oddziały w pobliżu frontu wschodniego. Uważał Słowian, podobnie jak Żydów, za podludzi, których należy zlikwidować. Sądził, że cały komunistyczny gmach jest doszczętnie przegnity. Powiedział Mussoliniemu, dyktatorowi Włoch: znów czuję duchową wolność. Partnerstwo ze Związkiem Radzieckim wydawało mi się oderwaniem od moich korzeni. Jestem szczęśliwy, że uwolniłem się od tych psychicznych cierpień. Lecz jego strategia okazała się chybiona. Była owocem jego podszytej pychą wiary we własną omnipotencję. Wojska niemieckie nie były przygotowane do rosyjskiej zimy. Bezkres sowieckich terytoriów okazał się dla nich za wielki. A prowadzona przez Führera polityka wojny rasowej z Żydami i Słowianami sprawiła, że nie uzyskał poparcia tych licznych mieszkańców Związku Radzieckiego, którzy nienawidzili Stalina. Gdy los przestał mu sprzyjać, Hitler dostrzegł, że siła Stalina wynika po części z jego gotowości do stosowania środków, o których nikt inny nawet by nie pomyślał. Stalin to na wpół bestia, na wpół gigant, powiedział. Socjalna strona życia jest mu całkowicie obojętna. Jeśli chodzi o niego, ludzie mogą zgnić. W walkach z Hitlerem poniosło śmierć 25 milionów Rosjan. Stalin mógł zawsze powiedzieć Hitlerowi: ty stracisz milion, my stracimy milion i tak będzie do samego końca. I w końcu my wygramy, bo możemy pozwolić sobie na to, by utracić więcej samolotów, więcej czołgów, więcej fabryk niż wy. I w końcu nie będzie już żadnych Niemców, ale ciągle jeszcze zostanie mnóstwo Rosjan. I ten człowiek właśnie w taki sposób prowadził wojnę. Po klęsce pod Stalingradem Hitler usunął się z widoku publicznego i jego relacje z niemieckim narodem osłabły. Porażka sprawiła, że zmalał jako postać. Lecz nawet wtedy, gdy wojna była ewidentnie przegrana, Hitler nie miał skrupułów w związku z ludobójstwem. Obozy zagłady na wschodzie kontynuowały swoje mordercze dzieło. A kiedy Rosjanie oraz alianci zbliżali się do Berlina, Hitler zakazał swojemu sztabowi negocjacji ze Stalinem. Gdybym nawet dogadał się z Rosją dzisiaj, powiedział, musiałbym znowu zetrzeć się z nią jutro. Nic na to nie mogę poradzić. Podczas gdy Hitler bezustannie ignorował rady swoich generałów i lekceważył ich, Stalin wyciągnął wnioski ze swoich błędów. Między nim a jego generałami nawiązuje się dialog, który okazuje się coraz bardziej owocny. I w końcu Związek Radziecki odnosi oczywiście wielkie zwycięstwo. Niszczy nazistowską potęgę na froncie wschodnim i odgrywa decydującą rolę w klęsce militarnej III Rzeszy.
W marcu 1945 roku Führer po raz ostatni pokazuje się publicznie podczas nadawania odznaczeń za odwagę członkom Hitlerjugend w Berlinie. Trudy wojny sprawiły, że przedwcześnie się postarzał. Wyglądał na znacznie więcej niż swoje 56 lat. W miesiąc później rosyjscy żołnierze brnęli przez ruiny w stronę bunkra Hitlera. W swoim testamencie Hitler nie wyraził wdzięczności narodowi niemieckiemu, który doprowadził do zniszczenia. Miast tego uznawał narody słowiańskie za nową rasę panów, którą prężność i siła bojowa doprowadziła do wrót Berlina. 30 kwietnia wraz z Ewą Braun popełnił samobójstwo. Był bardzo załamany. Nie sądzę, żeby trudno mu było umierać. Widziałem, jak leżał przy drzwiach, obok stołu, a Ewa z podciągniętymi do góry kolanami leżała obok, na sofie. Ciało Adolfa Hitlera owinięto w koce i wyniesiono wyjściem awaryjnym z bunkra. Ułożono je w leju po bombie, oblano benzyną i spalono. Unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Kiedy Stalin dowiedział się o samobójstwie Hitlera, zawołał: a jednak to zrobił, to drań. Szkoda, że nie udało się wziąć go żywcem. Wobec śmierci Hitlera i końca wojny Stalin był potężniejszy niż kiedykolwiek. Towarzysz Stalin. Kult jednostki osiągnął nowe wyżyny. Ludzie szczerze wielbili Stalina jako zbawcę narodów w walce z faszyzmem. Ale obozy pracy stawały się coraz większe, a paranoja dyktatora nie słabła. Nadal miał obsesję na punkcie najdrobniejszych szczegółów. Zadzwonił telefon. Ja wziął trubkę. Zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę i usłyszałem: proszę czekać, za chwilę będzie z wami rozmawiał towarzysz Stalin. Wstałem, a właściwie to moje nogi same mnie podniosły. I w kilka sekund później usłyszałem ten znany głos. Nie przywitał się ze mną, tylko od razu przeszedł do rzeczy. Towarzysz Żdanow rozmawiał z wami wczoraj o pewnym rysunku. Towarzysz Żdanow o jednej satyrze. Zaczęła się zimna wojna. Stalin kazał ośmieszać amerykańskie plany rozmieszczenia wojsk w Arktyce. Lecz nie podobał mu się podpis pod rysunkiem i wstawił tam własne słowa. Jak Stalin, zajmujący się sprawami globalnymi, przy całej swej pracy i władzy potrafił znaleźć czas, żeby zmienić tekst pod moim obrazkiem. To coś zadziwiającego i niepojętego. Z wiekiem Stalin stawał się coraz bardziej samotny i smutny. Wciąż obawiał się śmierci. Niczym średniowieczny despota żądał, by ktoś kosztował potrawy, które miał zjeść. Chruszczow, który miał zostać jego następcą, podsłuchał raz, jak Stalin mruczał do siebie: już po mnie, nie ufam nikomu, nawet sobie. Coraz więcej czasu spędzał zamknięty w swej daczy, ale budził tyle samo strachu, co zawsze. Do tego stopnia, że gdy 28 lutego 1953 roku doznał udaru, przez prawie 12 godzin nikt nie odważył się wejść do jego pokoju ani zadzwonić po lekarza. Jego śmierć była długa i dotkliwa. Pomimo zbrodni Stalina, jego śmierć okazała się ciosem dla narodu radzieckiego. Wielu ludzi uwierzyło chyba w jego nieśmiertelność. Do dziś, mimo swej tyranii, Stalin zachowuje miejsce w sercach Rosjan. Uważają go za silnego przywódcę, który wprowadził w kraju porządek i uprzemysłowienie,
który, używając słów Puszkina na temat Piotra Wielkiego, żelaznym wędzidłem poderwał Rosję do góry. W całej historii ludzkości nie było nikogo takiego jak Stalin. On był diabłem, nie był istotą ludzką, nic z tych rzeczy. Nawet w czasach inkwizycji, za panowania Nerona i tak dalej, w całej historii ludzkości okrucieństwo i perfidia nie osiągnęły takiej skali. Zarówno Hitler, jak i Stalin nadal rzucają długie cienie na współczesny świat. Pod ich rządami zginęło wiele milionów ludzi. Z tej dwójki Hitler pozostaje dla wielu bardziej oczywistym uosobieniem ludzkiego zła. Stalin jest wciąż oceniany mniej surowo. Prawdziwa skala jego prześladowań i okrucieństwa wyszła na jaw dopiero niedawno. Lecz być może ostateczna ocena powinna wyniknąć w mniejszym stopniu z porównywania skali zła obu dyktatorów, a w większym z oceny jego wspólnych korzeni. Obaj wcześniej wyzbyli się ludzkiego współczucia. Stalin powiedział: śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć miliona to statystyka. Sumienie, stwierdził Hitler, to żydowski wynalazek. Opracowanie IZ Tekst. Tekst polski Roman Palewicz. Czytał Tomasz Kućma.